No major wyjebał do lasu, no. I teraz też jest sytuacja, żeby tam nie włazić, no co wejdę, niech go tam zbadają. Jakieś kurwa, niech by miał jakieś tam wirusy, srusy. A kto z psem zostanie? A no o, właśnie, właśnie, kto z psem zostanie? Tylu kurwa jest, ho, 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 obrońców psa. No to meldujcie, jakby co do czego, meldujcie. Stopa cukrzycowa na 100%. Nie no tak, no to przecież było wiadome, że on długo nie pociągnie, kurwa, na tym ponownym mleczku i jeszcze jakimś jajeczku. Do 3 razy... Ale wiesz, że on ma mentalność dziecka i specjalnie to robi, żeby tobą manipulować i na miejscu jest Jacek i on spokojnie mu może pomóc. Podobno Jacka nie ma, dopiero będzie w nocy. Nie wiem, czy jest Jacek, nie znam się na tym. Jak jest, kurwa, jak wszyscy nagrywać filmy, kurwa, i zarabiać, to wszyscy są. Wszyscy są na miejscu. Po 5 razy, kurwa, dziennie. Jak trzeba coś zrobić, dupę ratować, to nie ma nikogo. Co się stało? Jaki ratunek? To ja będę mówił. Zadzwonił do mnie dzisiaj Sławek, że w południe było u Krzyśka pogotowie. Nie ma się tam bardzo kto nim zająć. Odmówił tego pojazdu do szpitala, bo chcieli go wziąć. Podpisał, że nie pojedzie, bo jest, kurwa, domek i pies. I teraz nie ma tego z kim zostawić, bo major wyjebał do lasu jak zawsze. Jak zobaczył, major jak zobaczy, że Krzyśkowi coś dolega, to zaraz go nie ma. Hop, siub i spierdala. No, z Fiodorem rozmawiałem, tam na miejscu się z nim spotkam i zobaczymy, co tam, może coś się zadecyduje. Nie pojechałbym inaczej, gdybym nie dostał wiadomości, że pogotowie go chciało zabrać, więc się kwalifikuję do zabrania i jestem tego pewien, że na pewno cukier wyjebał w kosmos i teraz, wiesz, no... A przyszła noc i Krzyśkowi się koło dupy, kurwa, zaczyna strach kręcić, nie? Kazał mi po Meksyka dzwonić i tak dalej, no. No to widzicie, to tak to jest, kurwa. Jak do żerowania na kononie, to jest w chuj ludzi, do wyśmiewania się do tego. Ale jak trzeba później cokolwiek pomóc, to konon zostaje sam. No, no kurwa, wiesz, było pogotowie, on nie może chodzić na nogi, boli go gdzieś serce. Podpisał kwita, że nie pojedzie do szpitala, bo ma tam, kurwa, majątek, nie ma kto zostać. No, boi się, że mu tam, kurwa, wiesz, pomalują, zesrają i tak dalej. A zdziwicie się, Konon nie pójdzie do szpitala? Nie, chyba się zesrał troszeczkę na noc i chyba się boi. Halo? Syra, Netflix się nie umywa. No lecę na ten Białystok, bo teraz, kurwa, wiesz, knur... A, pfu, Krzysiek, przepraszam, bo obrażam. Krzysiek dzwonił, miał tam, wiesz, Sławek wzywał do niego pogotowie, nie pojechał, a teraz nie odbiera telefonów, cholera jasna. Będzie na trójkę dzwonić, by bramkę otworzyć, pewno tak. No nie, wiesz, napierdalał do mnie co 10 minut, gdzie jestem, a w tej chwili nie odbiera, no więc... Wczoraj na streamach byli ludzie od ryzyka. No, jakbyś mógł, to proszę bardzo, bo ja będę dopiero gdzieś za godzinę i 10-15 minut, no. No, to dzwoń jakby tam coś, co się dzieje, no. Dobra, no, nara. No, już mamy tam wysłannika, który leci do Krzyśka. Tak, tylko, że to jest taka sytuacja, że cóż z tego ten szpital. 147. No, cóż z tego, że ten szpital, tu chodzi o to, że co po szpitalu, no, co po szpitalu, ktoś się musi się ktoś nim opiekować, no, nie ma innego wyjścia, no, jak się nikt nie będzie opiekować. Wszystko można zorganizować, tylko no tak, ale z nim się nie da zorganizować, bo on, kurwa, myśli, że ten jego cały jebany majątek, to za nim pójdzie na pogrzebie, no, cały pierdolony majątek. No właśnie dlatego włączyłem tego lajta, żeby nikt mi nie powiedział, że w nocy, kurwa, gdzieś jeżdżę do Białego Stoku i próbuję wykorzystać to, że Krzysiek jest chory, chcę zajebać tam cały ten belweder. To jest droga. A jak się okaże, że nas chuja zrobił, to co robimy? Nie no, ja wiem, że mnie nie zrobił, że nie zrobił w chuja, chociaż walka będzie okrutna, jak znam życie, bo... Ja na pewno jak pojadę, to zawołam karetkę, żeby przyjechał pogotowie i go zbadali i stwierdzili, jaki ma stan zdrowia. I wtedy tak, bo ja nie pojadę po to, żeby słuchać, że on psa nie zostawi. To nie to,
absolutnie nie męczy. No a jak nie zrobił w chuja, no to trudno, no to kolejny raz, nie? Nie pierwszy raz mnie ludzie robią w chuja i nie ostatni, więc... Co zrobić? Tylko, ile razy gościa będziesz ratował? No nie wiem, ile trzeba, no, ile trzeba. Ja miałem udar, no, a dlaczego ja bym miał mieć udar, no? Przed karetką umyjcie pacjenta, bo nie wezmą. No tak. Idziemy, zobaczymy, jak to wygląda wszystko, bo jeżeli Sławek do mnie dzwonił, mówi, że karetka go chciała zabrać, ale oczywiście no, słyszeliście sami, że zadzwonił i powiedział, że nie będzie, bo psa nie ma z kim zostawić, no to tak, ja liczę na to, że jak tam pojedzie, pojedziemy, to wezmę ponownie karetkę do niego. Niech przyjadą, niech go dobrze zbadają, niech określą jego stan zdrowia, czy się kwalifikuje do szpitala, czy nie. Jeżeli się kwalifikuje, to myślę, że tam na miejscu ktoś mi pomoże namówić go na to, żeby oddał tego psa komuś pod opiekę i po prostu pojechał do tego szpitala. No tak czy inaczej, masz rację, że karetka to nie taksówka, tylko chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli wjedziesz kogoś do szpitala swoim transportem, to jest traktowany jako pacjent taki drugiego sortu. Pierwszeństwo mają zawsze pacjenci przywożeni karetką. Pewnie, że nie ma co karetki wzywać do byle czego. Ja tam pójdę i zobaczę i powiem Krzyśkowi prosto. Krzysiek, kurwa, albo umierasz, albo zawracasz dupę innym. Nie bądź babą. Na miejscu zobaczymy, czy to była histeria, czy to była próba wyłudzenia, jak to się mówi, no zobaczymy. Na razie sytuacja wygląda tak, że jest tam Jacek, że jest tam Paweł z Krzyszyna i że Konon z nimi rozmawia i jednak są ludzie, którzy się tam tym wszystkim zajmują. Słuchajcie, wiecie co możemy zrobić? Możemy zrobić tak, że ja spróbuję namówić Jacka na to. I zaśpiewamy Berkę przy czterech. Nie, żeby Jacek nagrał wreszcie tą całą sytuację, żeby nagrał przy nas wszystkich to, co ma Krzysiek nam do powiedzenia. I wtedy, żeby Krzysiek nie myślał, że ktokolwiek mu będzie dupę ratował, jeżeli on tego nie chce. No, o, jest Krzysiek. Halo? Ja już jestem. Słuchaj, pod Ostrowią Mazowiecką, ja będę za godzinę u ciebie, bo zapierdalam ostro, no. No czekaj, Krzysiek, tylko odbieraj ode mnie telefony, bądź tam gdzieś, wiesz, w pobliżu. A jak się czujesz, powiedz ty, bo ja tu mam całą noc z głowy, żebym ja tam, wiesz, nie pojechał dla jajec, no. Bardzo źle, dobrze. Dobra, słuchaj, jest taka sprawa, że tutaj wszystko już po drodze załatwiamy. Wiesz, że to się może skończyć tym, że będziesz musiał jechać do szpitala? No, ale, a jak myślisz, no? A jak myślisz, Krzysiek, że co, w domu się wyleczysz? No. No. No tak, jestem. Słuchaj, w Warszawie jest gościu, który chętnie ci się psem zaopiekuje. No to Krzysiu, no to chcesz się wykończyć tylko dlatego, że nie chcesz opuścić psa? Mamy opiekuna do. A mamy bardzo dobrego opiekuna, dobry chłopak jest, no. Potem oddamy. Nie. Aha, dobra, posłuchaj, to tak czy inaczej, to tu nie ma co przez telefon gadać, ja przyjadę i pogadamy na ten temat, bo widzisz, no. No, dobra, no, tylko odbieraj, dobra, no, na razie. No, cześć. On tam harczy, gdzieś kicha tego. No nie, nie chuja, psa nie, on nie opuści psa. Ja zabierzemy go. Weźmiemy go
oszukamy. Powiemy, że będziemy tego i zabierzemy psa i tyle, no. A ja tam nie będę mu zabierał psa, tam kurwa pojadę, zobaczę jak jest i jak jest źle, to trzeba pogotowie wezwać i koniec, no. Przecież ja tam nie jadę po to, żeby Krzysiek mi powiedział, że on psa nie odda, no. Nie zostawi. Powiem, że ja zostanę. To ja powiem, że ja zostanę z psem i tam jeszcze ktoś mi kiedyś mówił, że nie słyszy na jedno ucho. Cholera jasna. To chłop w moim wieku, żeby się tak doprowadzić do takiego stanu, to i tym bardziej, że nie pracuje. Chłop, który nie pracuje, nie musi wstawać do roboty, nie musi zarywać dni, nie musi kurwa wykonywać jakichś rzeczy. Od 25 lat jak nie pracuje, powinien mieć wyczyszczone pazurki, powinien kurwa, no jak, no a nie bardzo mi się to wszystko. Że Konon ma leki w domu. Ale... Jakie ma leki? On tam nic nie ma, żadnych leków. Jakbym Krzyśka nie znał, tam leki. Jakie leki? Jeszcze skłamał jak wychodził z karetki, bo powiedział, że nie ma cukru, że cukier ma w porządku. On nie mierzy tego cukru, nie? No nie mierzy tego cukru za cholerę, no. Kargul szampana otwiera. No, pewnie tak. No i sytuacja wygląda tak, że Jacek jest tam na miejscu. Jest na miejscu jeszcze mój kolega taki, który tam mógł sobie przyjechać. No i z tego co tam słychać, to z tej karty informacyjnej Krzysiek zgłasza ból w klatce piersiowej. Cukier rzeczywiście, oni mu zmierzyli, to jest 200, więc na Krzyśka to nie ma cukru w ogóle. I coś mi się tak niestety wydaje, że ten jego płacz Boży i to moje wezwanie, ja i tak czy inaczej jadę, bo tam oni czekają, ja zobaczę o co tam chodzi. Myślę, że to jest histeria spowodowana tą całą sytuacją związaną z tymi sądami. Ale zobaczymy, no bo... Będziemy w Lublicy w Lublinie na pace spać. No, nieraz spałem w Żuku. Dobrze, żeby się to rozlazło po kościach, to wtedy będzie elegancko. Ale to go opierdolę, bo no mówię wam, wydzwaniał z płaczem, stękał, jęczał. O Jezu, ja wiem, że on jest udawaczka, ale powiem wam, że jak wtedy ten cukier taki miał za pierwszym, za drugim razem, to zachowywał się identycznie, więc ja tutaj byłem wyjebany. A zresztą nie wierzę w te, że on ma 200 cukru. Absolutnie nie wierzę. Kurwa. 250 to ja mam. Tak już raz było, że przyjechał lekarz i zmierzył, było chyba 300, coś czy 400, a później w karetce miał te 600. No. Ten majątek jest ważny i 600 tysięcy. Marek Nowak, no. Tak, 600 tysięcy jenów chyba, japońskich. O, poszedł, zobacz, tłumniki zagrały. Co? O kurwa, tu samochodów jak psów.